Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem naszej redakcji jest pan Piotr Karaś, radny miasta Siedlce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, redakcja sportowa, ale nie sposób nie zacząć od polityki, która otacza nasze życie. Po raz kolejny kandyduje pan w wyborach. Dlaczego pan zdecydował się na start w wyborach i pracę dla miasta jako radny? Tak, panie redaktorze, już jestem czwartą kadencję radnym miasta Siedlce. Kandyduję po raz piąty. Ale jaka motywacja, bo tyle lat w siedleckim samorządzie i tyle inicjatyw, tyle co udało się zrobić, te kontakty z mieszkańcami, te uchwały, które robiliśmy. Zresztą niektórzy ludzie, którzy wyjechali z Siedlec, a wracają po 10, po 15, po 20 latach, no nie poznają miasta. Mówią, tu nie ma stadionu, ale za to są piękne obiekty. Wypiękniało centrum, powstały nowe osiedla, ale mówię, no ta cała infrastruktura, czy infrastruktura sportowa, bo też chciałbym nawiązywać w swoich wypowiedziach jak najczęściej do sportu, no daje nam duże możliwości, duże szanse na to, żeby zatrzymać mieszkańców w naszym mieście, bo to, że oprócz sportu są obiekty kultury wyremontowane, mamy gdzie pójść do teatru, do kina, są studia tańca, to wszystko zatrzymuje naszą młodzież. Ale jeżeli chodzi o sport, no mamy naprawdę bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o trenowanie zawodników, o gry zespołowe i myślę, że to też w jakiś tam sposób zatrzymuje Siedlczan, zatrzymuje mieszkańców tutaj, a też należy o tym wspomnieć, że budują się nowe osiedla, miasto się rozbudowuje, bo do Siedlec też przyjeżdżają ludzie. Czy uważa pan, że te odważne inwestycje ostatnich dwóch, trzech kadencji to największy sukces tego okresu, tego minionego 10, 15, 20-lecia, bo te inwestycje to naprawdę duże jak na nasze miasto wielkości, bo to w niemal jednym czasie powstał i park wodny i obiekty sportowe przy Jana Pawła. Znaczy tak, panie redaktorze, będą zawsze optymiści i pesymiści. I sceptycy powiedzą, że no po co taki stadion, po co tak duży stadion. Wyobraźmy sobie teraz, że mecze rozgrywają się na ulicy Wojskowej. No ten stadion w ogóle się nie nadawał. Nie miał zaplecza, nie miał bazy, nie miał parkingów dookoła. Także w zasadzie no, ten obiekt był do zamknięcia. Świadome decyzje, ale i też odważne decyzje, to trzeba przyznać, pozwoliły na to, żeby sprzedać ten teren. A obiekt sportowy, obiekty w zasadzie sportowe, to nie można mówić o jednym obiekcie sportowym, bo mamy główny stadion, mamy cztery boiska treningowe, mamy aquapark, jest miejsce jeszcze na halę widowiskowo-sportową. Myślę, że warto było, bo łączny koszt, z tego co pamiętam, stadionu i boisk treningowych, to było około niecałe 30 milionów. No dzisiaj, jak w takim stanie chcielibyśmy to postawić, no to trzeba było pobudować za 3 razy 4. No i no proszę sobie wyobrazić, że teraz inwestycja na Błoniach Siedleckich za 100 milionów złotych. No skąd byśmy wzięli środki? No i było w zasadzie to nierealne. Ale mówię, te odważne decyzje pozwoliły na to, że te obiekty mamy, no i siedlczanie z tych obiektów korzystają. Jakby pan w skali szkolnej ocenił obecny stan siedleckich obiektów i co zrobić, żeby ta infrastruktura była na szóstkę, jeżeli jeszcze nie jest ta szóstka według pana? Znaczy tak, jeżeli posłuchamy opinii zespołów, klubów, które przyjeżdżają do nas tutaj do Siedlec, no to mówią, że naprawdę można postawić piątkę, tak? Oczywiście jak mówimy, sami siebie oceniamy, to zawsze mamy coś, można było zrobić lepiej, można zrobić lepiej. Oczywiście pewne rzeczy na naszych obiektach sportowych no, trzeba już modernizować, bo te obiekty, że tak powiem, się starzeją, ale myślę, że można iść do przodu, bo pomysłem moim, gdzie też i klubów sportowych, środowiska sportowego na Siedleckich Błoniach jest na przykład zadaszone boisko, czyli tak zwany balon. Rozmawiam z wieloma osobami z klubów siedleckich, nie tylko z Pogoni, ale i z Sępa. Jak patrzę po zdjęciach, po ich wyjazdach, po turniejach, które się odbywają właśnie zimą pod balonami, pod balonem, no to jest coś pięknego. Dzieci fajnie, szczególnie dzieciaki, trenują, grają turnieje z medalami, z pucharami, przyjeżdżają, a te turnieje właśnie odbywają się w zadaszonym boisku. No i tu trzeba powiedzieć też, że
jak zapytałem się o koszt, czy o funkcjonowanie tego balonu, czy on będzie miał obłożenie, bo to można zrobić infrastrukturę sportową, tylko później utrzymanie i obłożenie tego. No to usłyszałem, że w zasadzie balon, boisko zadaszone jest czynne od godziny 6 do 1 w nocy. Czy ona w zasadzie 7 dni w tygodniu praktycznie cały czas pracuje. No i tego byśmy sobie życzyli, bo mamy orliki, mamy boiska i rzeczywiście w sezonie wiosennym, letnim można grać na świeżym powietrzu. Ale to by było idealne, że tak powiem, zestawienie tego naszego całego obiektu. Często narzekacze mówią, po co, to nie jest potrzebne, nie będzie używane. W przypadku chyba balonu nie można tak mówić, bo pewne rzeczy, inicjatywy stworzą się, kiedy on już będzie. Tak często jest z takimi właśnie obiektami, że kiedy one powstaną, to na przykład liga biznesowa byłaby fajnym rozwiązaniem, jakieś rozgrywki, innego rodzaju turnieje, zgrupowania też pewnie chętniej, bo jednak mamy pogodę, jaką mamy w Polsce, taki mamy klimat, jak mówiła pewna pani polityk. Klasyk, tak. Tak, to sprawia, że no, jesteśmy niemal skazani na treningi, na granie pod balonami i odbieramy sobie, nie mając tego balonu, kilka miesięcy, dobrych miesięcy treningu. Bezapelacyjnie, panie redaktorze, nie możemy zapominać o naszych siedleckich klubach, gdzie oprócz pierwszych drużyn no, mamy piękne akademie. Pogoni Siedlce, w MKP Pogoni Siedlce mamy około 500 dzieciaków. Mamy Sęp, prawda, gdzie w Sępie gra też, tam jest tylko około 10 roczników i tam też gra około 500 dzieciaków. No nie można o tym zapominać. Ja dosyć często chodziłem na mecze, na turnieje właśnie organizowane przez Sępa i muszę powiedzieć, że no fantastyczna sprawa. Ale też nie tylko sama gra, bo oni fajnie angażują się w... Tworzą społeczność. Tworzą super społeczność. Są akcje charytatywne. Są na przykład turnieje Rodzić Dziecko, Rodzić Dziecko. Mhm. Gdzie panie redaktorze, rozmawiałem ze znajomym, mówi, że 3 miesiące biegał, przygotowywał się do tego, żeby zagrać z synem. Oczywiście puchary, medale, ta rywalizacja, no to uczy, że tak powiem, wytrwałości, charakteru, no i to na pewno przyda się w życiu dorosłym. Natomiast mówię, te turnieje, które mogłyby się tu odbywać, większe dopasowanie tej bazy sportowej, o czym należy powiedzieć, że taki turniej trzydniowy, a załóżmy dwudniowy, odbywałby się w Siedlcach, to proszę zwrócić uwagę, ile osób by mogło przyjechać do Siedlec. I wtedy nie mówimy tylko o sporcie, ale mówimy o siedleckiej społeczności, o przedsiębiorcach z Siedlec. Bo kilkaset osób, 100-200 osób mogłoby nocować w Siedlcach, mogłoby chodzić po siedleckich restauracjach, mogłoby chodzić po siedleckich sklepach, dokonywać zakupów, no to też są pieniądze, które wpływają do miasta. Nie tylko pieniądze za obiekty sportowe, ale też ta społeczność, która zawodnicy, trenerzy, kibice, rodziny, które z nimi przyjeżdżają, no mówię, tu nocują, zostawiają pieniądze i te pieniądze wpływają do siedleckich przedsiębiorców, co też wpływa niejako na podatki później dla miasta, no i rozwój tego miasta. Czasem politycy przypominają sobie o istnieniu sportu przed wyborami. Panu nie można tego zarzutu postawić, bo pan i na meczach KPS-u, i na meczach SKK, niestety już nieistniejącego, bywał widywany regularnie na meczach Pogoni i Rugby. Wszędzie można spotkać radnego Piotra Karasia, w tym, kiedy pan już jest, no to może powiedzieć kibica Piotra Karasia. Tak, znaczy to co pan powiedział, że niektórzy pokazują się, nie wiem, miesiąc przed wyborami, trochę bywa śmiesznie, bo nie wiedzą na przykład Pogoń, w jakich koszulkach gra. Pamiętam kiedyś na meczu KPS-u jeden z polityków się pytał, dlaczego jeden zawodnik ma inną koszulkę. Czy zabrakło pieniędzy? Nie, powiedzieć, że to jest libero. Nie wiedział, o co chodzi. No mówię, no to są takie rzeczy nienaturalne. I mówię, ja nie chodzę na mecze, żeby się pokazywać, tylko kibicuję, ale to też ludzie widzą, ja to czuję, tak? Jak jest bramka, jak jest zawodnik, no to człowiek czasami, że tak powiem, powie niecenzuralne słowo, ale jak jest bramka albo przyłożenie w rugby, no to ręce do góry i człowiek krzyczy i to jest naturalne, bo to jest naturalne zachowanie kibica. Jeżeli chodzi o Pogoń Siedlce, no też pamiętam jeszcze, jak na sesję Rady Miasta przyszli kibice z trumną i powiedzieli, że no koniec siedleckiej piłki nożnej. No i wtedy poszły odważne decyzje o wyłonieniu z MKS Pogoń Siedlce, MKP Pogoń Siedlce, zbudowanie nowej drużyny. Była podjęta bardzo odważna decyzja o sprzedaży miejsca na ulicy Wojskowej i pobudowaniu stadionu na Błoniach Siedleckich. I te decyzje, które wtedy były podjęte,
Małymi krokami, małymi krokami doszliśmy do tego, że mamy piękny stadion, piękne obiekty sportowe, ale mamy drużynę w drugiej lidze. No już mieliśmy też w pierwszej lidze dwa sezony. Cztery sezony. A to czas szybko leci, tak, człowiek zapomina, prawda? Ale miejmy nadzieję, że w tym sezonie awansujemy do pierwszej ligi. No będą jeszcze większe emocje, chociaż emocje na meczach zawsze są. Ale panie redaktorze, to o czym trzeba chyba najbardziej powiedzieć, że pierwszy zespół generuje wśród młodych ludzi chęć do grania. To około 1000, ponad 1000 młodych adeptów piłki nożnej w akademiach, czy Sępa, czy Pogoni Siedlce, to jest to, że dzieciaki chodzą na mecze, mają idoli wśród nas, mają możliwość awansu do tych drużyn. Oni do tego dążą. I to są Siedlczanie. No, też my, tworząc projekty, programy dla sportu w Siedlcach, najczęściej chcemy, żeby to byli nasi wychowankowie. Oczywiście na wysokim poziomie bywa różnie, bo jak nasz wychowanek pójdzie albo do Legii, albo do Jagiellonii, albo do jakiegoś klubu, no to my go nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Ale też widać, że nasi wychowankowie grają w pierwszych zespołach, w drugich zespołach, później w pierwszych zespołach, ogrywają się. I to też fajnie, bo nie siedzą, nie pójdą do innego klubu, nie siedzą na ławce, tylko tutaj cały czas grają. I to trzeba powiedzieć, że pięknie Akademia wygląda i u piłkarzy w MKP, i też nie zapominamy o Sępie. Akademia Rugby, to też fantastyczne środowisko rugbistów i te dzieciaki, ta rzesza dzieciaków, która gra w rugby, bawi się w rugby, oni chodzą po szkołach, pokazują jak się gra. Naprawdę można zobaczyć 5 lat temu, ile było na przykład kibiców na meczach rugby, a ile jest teraz. No też sukcesy rugbistów przyciągają ten sport, ale myślę, że zaangażowanie tego środowiska rugbowego, tych pasjonatów rugby, pozwala na to, że dzieciaki garną się. No i KPS też mnóstwo ma młodzieży, która gra, później ogrywa się w drugim zespole, w pierwszym zespole. No i właśnie o to chodzi. Panie redaktorze, i też nie możemy zapominać na przykład o imprezach sportowych, o sportach siłowych albo o kulturystyce. Bo to też można powiedzieć, że Siedlce stały się w zasadzie stolicą Polski kulturystów, albo teraz trójboju siłowego. I być może to nie jest popularny sport, ale coraz więcej ludzi też zaczyna dbać o siebie, chodzić na siłownię, ma trenerów personalnych. I też stowarzyszenie, Siedleckie Stowarzyszenie Trójboju Siłowego nie zapomina o na przykład trudnej młodzieży. W ostatnim tygodniu były 4. Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w wyciskaniu na ławeczce leżąc. I to też trzeba powiedzieć, że no mówię, trudna młodzież, ale oni się przygotowują. Było 5 ośrodków, około 50 zawodników. Jak rozmawiam z opiekunami w tych ośrodkach, czy też trenerami, oni mówią, jesteśmy dumni z tych zawodników. On mówi, 3 miesiące są do zawodów. On odstawia pewne używki, które miał i mówi, wie pani co, ja muszę się przygotować do zawodów. Zależy. No też poprzez sport wychodzimy na prostą. Hasłem przewodnim tych zawodów jest łączy nas sport, nie narkotyki. Także mówię, też poprzez sport można wyjść na prostą, nawet z trudnych sytuacji życiowych, w których się młodzi ludzie znaleźli. Myślę, że wszyscy działający w świecie sportu wiedzą, że jak znakomitym rozwiązaniem była ta 3-letnia umowa z klubami, które mają spokój, mają pewność przy budowaniu budżetów. Jest jeszcze coś, co można przy zorganizowaniu sportu, przy zarządzaniu nim zrobić lepiej, bo myślę, że tu są duże braki i duże jeszcze możliwości poprawy. Ja wiem, że prezes Agencji Rozwoju przekonuje, jak to obłożone są obiekty, ale ja jestem na tych obiektach pewnie częściej niż on, przy okazji wydarzeń, różnych meczów i widzę wielokrotnie, że te obiekty po prostu stoją puste lub kiedy przyjeżdża reprezentacja juniorska PZPN-u, fajnie, że przyjeżdża, ale myślę, że to nie był główny cel budowy tych obiektów, to jednak wyłączone są te obiekty z powodu tego, że tam PZPN trenuje, więc to są rzeczy, na które regularnie skarżą się przedstawiciele innych klubów. Siedleckich. Panie redaktorze, oprócz tego, że można modernizować i rozbudowywać bazę sportową w Siedlcach, bo powiedziałem o balonie, też na pewno by się przydała
hala widowiskowo-sportowa, ale tu trzeba było skorzystać ze środków unijnych. Będzie wchodziło KPO, będą wchodziły środki unijne, środki z ministerstwa. Jest możliwość pozyskania tych środków, żeby była ta hala widowiskowo-sportowa. Ale oprócz modernizacji obiektów sportowych, właściwe zarządzanie. To, co pan przed chwilą powiedział, możliwość korzystania. Możliwość korzystania. I Agencja Rozwoju Miasta, ja wiem, że to jest spółka, ona ma zarabiać pieniądze, panie redaktorze, ale... No, nigdy nie będzie zarabiała, nie oszukujmy się. Dokładnie to organizacja, tak, która ma działać na rzecz, ma wypełnić funkcję służebną, będzie zarabiać. Ale to nie ma jest... nie tracić, ma nie przepalać pieniędzy, ale nigdy nie będzie zarabiała. Ale to nie jest na przykład basen czy lodowisko prywatne, gdzie prywatny inwestor pobudował lodowisko i bierze bilety po 50 zł, na przykład, żeby mu się korzystać. I ma do tego prawo. I ma do tego prawo. Natomiast są to obiekty miejskie, wybudowane z podatków mieszkańców. Panie redaktorze, jakież moje było zdziwienie, jak ferie zimowe, ostatnie ferie zimowe, dzieci, młodzież mówi, że na przykład wejście na siedleckie lodowisko za pół godziny, bilet normalny jest 10 zł, a bilet ulgowy 9 zł. Dzieciaki, młodzież jeździ godzinę, półtorej godziny, to za półtorej godziny to jest 27 zł. Plus koszt wypożyczenia łyżew, no to jest prawie 40 zł. Ja zwróciłem też uwagę na Komisji Sportu do pana wiceprezydenta. Mówię, panie prezydencie, no mówię, nie róbmy nic za darmo, bo za darmo nie można robić. Ale zróbmy dla dzieciaków, przynajmniej na ferie, bilet po 2 zł, żeby dzieciaki mogły jeździć. Oczywiście może być zaraz zarzut, że będzie za dużo ludzi, że nie będzie jak jeździć. Pomyślmy o Orlikach, o białych Orlikach w innych częściach miasta. Kiedyś był Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8. Może wróćmy do tego Orlika. To też nie jest jakieś tam kolosalne, to nie są kolosalne pieniądze, a dla dzieciaków może mniej profesjonalne jeżdżenie, trenowanie, czy już zwiadztwo figurowe, ale żeby się poślizgać na tej ślizgawce, no nie trzeba budować zadeszonych obiektów lodowisk, a dzieciaki niech mają na takich, że tak, no może nie przyosiedlowych, ale takich mniejszych obiektach. To też jest infrastruktura sportowa. Ale bezapelacyjnie właściwe zarządzanie. No i tu chyba i wszystkie kluby, i radni tej kadencji zauważyli no, trudność w nawiązywaniu relacji, umów z przedstawicielami Agencji Rozwoju Miasta. No i te obiekty mają, że tak powiem, od rana do wieczora pracować. Znaczy nie pracować na siebie, nie zarabiać, tylko one mają, młodzież ma na nich trenować, one mają służyć siedleckiej młodzieży, siedleckim dzieciakom, żeby w zasadzie były obłożone od rana do wieczora, jak tylko można. Myślę, że wielu widzów nie zdaje sobie sprawy tak naprawdę, jak wyglądają te obiekty. Na przykład wczoraj byłem na meczu Pogoni 2 z Kolektywem, gdy wchodzi się na obiekt Wielka Kałuża Wody, co wydaje się nie jest wielkim problemem, żeby coś położyć czy rozwiązać to. W polu karnym punkt karnego Wielka Dziura, do wykonywania karnego utrudnione, jakaś tam ścianka rozwalona, zburzona, ze świateł 48 lampek działają może 20 w porywach, ciągle migają, w wielu miejscach jest ciemno. Myślę, że wiele osób nie zdaje, jak naprawdę wyglądają te obiekty. Można zrzucać na awarię, ale ta awaria trwa i trwa i trwa i nikt z nią nic nie robi. Czy jak staniemy na głównej płycie boiska, na trybunach i popatrzymy z góry, to wydaje się wszystko super. Wszystko pięknie, ładnie, prawda? Drogi dojazdowe, oświetlenie. Parking. Parking, ale to też właśnie to trzeba rozmawiać z klubami. Z użytkowaniem, z użytkownikami tych obiektów, tak? O co chodzi? Dlaczego się lampy nie świecą? Dlaczego właśnie jest kałuża? Być może już jest czas, żeby wymienić nawierzchnię, no bo to się zużywa i to bezapelacyjnie. Nigdy nie było zmieniane od 2011 roku. Dokładnie, no to mówię, no mamy w zasadzie 13 lat, no trzeba o tym myśleć. Trzeba o tym myśleć, są koszty, no ale bez... I tak dobrej jakości były, skoro wytrzymały tyle lat, bo to tak naprawdę wiele Orlików, które były budowane koło 2012 roku, koło Euro, jest w kiepskim stanie, gdzie już całe płaty się odrywają tej no to dlatego trawy. Mówię, no oprócz tego, że są obiekty, one mają pracować. Jak pracują, no to się zużywają. To tak jak w firmie amortyzacja, tak? No jak kupujemy, coś się zużywa, musimy wymienić, musimy kupić nowe, musimy naprawić. I to bezapelacyjnie. Rozbudowa, ale i dbałość o to, albo wymiana. To nie możemy zasłaniać się, że nie mamy pieniędzy. Jeszcze raz powtarzam,
możemy korzystać ze środków unijnych i też na sport dzieci i młodzieży. Sięgajmy po różne programy, czy do Marszałka Województwa Mazowieckiego, czy do Ministerstwa Sportu, bo wiem, że takie możliwości są. Ale to też trzeba dobrej współpracy z Agencją Rozwoju Miasta, z właścicielami obiektów, no żeby dzieci, młodzież, siedlecki sport mógł trenować na naszych obiektach, bo po to te obiekty były stworzone. No i dbając o bezpieczeństwo, też bezapelacyjnie, remont, wymiana, bo to, co się zużywa, trzeba wymienić i w ogóle nawet chyba nie ma co na ten temat dyskutować. Miejmy nadzieję, że tak będzie, że poprawi się Jasne. Ten stan i nasza infrastruktura będzie tylko lepsza z każdym rokiem. Dziękuję bardzo za wizytę w naszej redakcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję bardzo.